Toż to najkotek, najpsotek! Ha, ha! Wybaczcie, że przerywam zabawę, ale ten gong jest taki błyszczący! A jak już wszyscy wiecie, błyskotka najkotka! Więc papatki! Najkotek, najpsotek buchnął nam gong! Musimy go dogonić! Brum! Skakujcie tu i zapnijcie pasy! Ruszamy! Brum, brum, brum! Zobaczcie te świecące kształty! Nasz najkotek, najpsotek musi tu gdzieś być! Ale ich jest mnóstwo! Jak znaleźć ten, za którym się ukrywa? O, pan Dusiu! Gdy problem wiedzie nas do niepotrzebnej tak frustracji, super bystrzak szuka więcej informacji! Mnie nie znajdziecie! Kotek, psotek schowa się! Co ma trzy boki, świetnie skryje dziś mnie! Z trzema bokami? Oto informacja, która była nam w tej chwili potrzebna! Który kształt ma trzy boki? Tak jest! Trójkąt! Hacia! No cześć! Laserki? Laserki te przeszkodą dla mnie bardzo łatwą są, bo skaczę i tańczę pomiędzy tak mknąc! Wspominałem, że psotki również sprytne są. Owszem są, przykro mi, już pora znikać stąd. Auć! Trzeba się przedrzeć przez to? Uda się, pan Dusiu! Chodźcie! Gdy mijasz laserki, to musisz wrzucić luz. Super bystrzak jest skupiony, gdy ma laser tuż. Super bystrzak wie, jak poruszać ma się. Góra, potem dół, minął już drogi pół. Super bystrzak chce przed skokiem przyjrzeć się. I dołem też umie przeczołgać się. Nie podda się, nie, nie, skupi się krzycząc tak. Hacza! Zrobione! Brawo, brawo, super bystrzaki! Och, szczurki! Pokonali laserki! Cóż, najkotek ma jeszcze jedną super psotę w zanadrzu. Super psotek wie, jak dobrze ukrywać się! Zniknąć wam sprzed oczu znów chce! On wie! Uf! Wybitną znikania ma moc ten kot i żaden super bystrzak nigdy nie skuma tych psot! Jak to kolorowo! Ale najkotka nie widać! Ani gongu! To dlatego, że kotki super psotki świetnie się kamuflują. Kamuflują? A co to znaczy? To znaczy, że tak wtapiają się w tło, że trudno je dostrzec. A, jasne. Kotek, psotek, psoci tak, strasznie tak. Sprytnie wtapia się w każde tło, trudno znaleźć go. Lecz może się nam poszczęści kotka, psotka, wtedy razem znajdziemy, bo tego chcemy. Ale jeśli nie znajdziemy najkotka, nie uderzymy w złoty gong i nie zostaniemy super bystrzakami. Może super wdech otworzy nam oczy na nowe rozwiązania? Pooddychajmy razem. Raz wdech. Na dwa wydech. Jest złoty gong! Widzę go! A? O, dobra, więc znaleźliście mnie. Muszę wam przyznać, że te wasze super umiejętności robią wrażenie. Bo ćwiczyliśmy. I uczył nas świetny kot. Najlepszy! Dzięki. Wiecie, że ja was tylko testowałem, żeby się upewnić, że zasłużyliście na te pelerynki. A skoro mowa o pelerynkach, kto chce wrócić i uderzyć w złoty gong? Ja chcę! W takim razie wskakujcie. Brum, brum. No brawo, super bystrzaki!